Równowaga. Osiągnięcie stanu stabilności i spokojne życie. Zrównoważone życie. Wszystko ma być zrównoważone, bo cele zrównoważonego rozwoju i powiązane z nimi zadania są współzależne i niepodzielne oraz zapewniają równowagę pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju w życiu gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Inaczej się nie da. Na pewno. Zapraszam na wspólną podróż po meandrach Agendy 2030. Marcin Austyn, PCH24TV. Górnolotne słowa o zrównoważonym gospodarowaniu naszą planetą, o światowym pokoju, o równości przysłaniają nieco fakt, że cel ten osiągnięty ma być poprzez zawarcie globalnego partnerstwa i przy zmobilizowaniu niezbędnych środków koniecznych do wdrożenia agendy. O tym, jakie niesie to za sobą konsekwencje wolnościowe, mówiliśmy już w poprzednich odcinkach. Co nas czeka wedle agendowych wizjonerów? Oddajmy im głos. Widzimy świat, w którym w każdym kraju ma miejsce trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy, sprzyjający integracji społecznej, a wszyscy mają możliwość godnej pracy. Świat, w którym obowiązują wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji, a wykorzystanie wszystkich zasobów naturalnych, od powietrza po glebę, od rzek, jezior i formacji wodonośnych, po morza i oceany, ma charakter zrównoważony. Można domyślać się, że owa równowaga nie jest możliwa bez odpowiednich regulacji. Widząc zakusy państwa do wtrącania się w każdą dziedzinę życia i łatwość nakładania nowych podatków, nie zdziwmy się, gdy przyjdzie nam zapłacić za powietrze, którym oddychamy, albo dostęp do akwenów wodnych i dobrodziejstw, albo za wstęp do państwowych lasów, czy za owoce runa leśnego. Uważają państwo, że to niemożliwe? A tak przyszłość opisuje Agenda 2030. To świat, w którym demokracja, dobre sprawowanie władzy i praworządność, a także sprzyjające warunki otoczenia na poziomie krajowym i międzynarodowym mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, w tym dla trwałego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego integracji społecznej, rozwojowi społecznemu, ochronie środowiska oraz zwalczania ubóstwa i głodu. Świat, w którym rozwój i wykorzystywane technologie ograniczają swój wpływ na zmiany klimatu, dbają o zachowanie różnorodności biologicznej i są odporne na niekorzystne warunki zewnętrzne. Świat, w którym ludzkość żyje w harmonii z naturą oraz w którym zapewniona jest ochrona przyrody i innych żyjących gatunków. Polska, jak żaden inny kraj, miała już okazję doświadczyć troski międzynarodowych gremiów o demokrację i praworządność. Chodziło wtedy o sądy, ale też o Puszczę Białowieską. A co stoi na przeszkodzie, by w imię integracji społecznej owe gremia nie stanęły w obronie praw mniejszości seksualnych, albo upomniały się o seks edukacji dzieci w szkołach? Nic. I to już się dzieje. Na tym nie koniec, bo wspomniana harmonia z naturą także może mieć swoje konsekwencje. To doskonały punkt zaczepienia do uderzenia na przykład w hodowców zwierząt, w branżę mięsną, futerkową, w jakichkolwiek przedsiębiorców, których działalność uznana zostanie za szkodliwą dla środowiska. Słowem wytrychem jest klimat i jego zmiany oraz walka o przetrwanie społeczeństw i biologicznych systemów. To, że zachodzące w przyrodzie zmiany są w dużej mierze naturalne i człowiek nie jest w stanie ich powstrzymać, nie jest tu istotne. Liczy się walka i to kosztowna, ale zrównoważona walka. A gdzie w tej równowadze miejsce na sprawy duchowe? No tak. Ukoić ma nas uratowana od zagłady Matka Ziemia. Co jeszcze ukrywa się pod hasłem Agenda 2030? O tym w kolejnych odcinkach. Zapraszam, Marcin Austyn,
PCH24 TV.